klubie RKB Boxing Radom mamy okazję porozmawiać z trenerem, jednym z trenerem, z trenerów Nikodema Jerzewskiego, Adamem Jabłońskim. Witam serdecznie. Serdecznie witam. Jakiś czas temu Nikodem Jerzewski przyjechał do Michała Cieślaka na sparingi. Wpadł tutaj do Was, można powiedzieć, gościnnie na kilka treningów. Już wtedy było mówione, że być może będzie to dłuższa współpraca. No i jednak tak też się stało, jak Nikodem mówił, dopiął swego. W tym momencie przygotowujecie wspólnie z Rafałem Wojdą Nikodema Jerzewskiego do walki 31 sierpnia w Kałuszynie. Jak idą te przygotowania, jak idzie współpraca? Jest już ta przysłowiowa chemia między Wami? Tak, oczywiście masz rację, że były tam wcześniej przymiarki, lecz nie było to nic pewnego. Teraz mamy pełne 10 tygodni, czyli możemy powiedzieć, że bierzemy odpowiedzialność za tą walkę, bo mamy cały cykl przygotowawczy. Jak do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem, jest zdrowie, pracujemy ciężko i myślę, że efekty będą 31. Często u Was bywało w ten sposób, że przyjeżdżał zawodnik tak naprawdę na chwilę przed walką, nie było czasu, żeby się dograć, było to trochę na takiego wariata robione i wtedy jak zawodnik przegrywał, no to było wina trenerów, tak? Tym razem jest zupełnie inaczej, bo raz, że macie pełen cykl przygotowań, druga sprawa, wszystko możecie sobie rozplanować. Z tego, co mi powiedziałeś poza kamerą, również macie mieć dobrych sparring partnerów. Dokładnie. Mamy czas, jest to wszystko po prostu robione zgodnie z planem, zaplanowane. Nie ma tu jakichś przypadkowych treningów. Tak samo jeśli chodzi o sparingi, chcemy dobrać takich, w tej chwili zaczęliśmy już takie lekkie, wstępne sparingi, jednak te główne dopiero rozpoczynamy w poniedziałek. No, będą to dwa znane nazwiska, jedno nie będę ukrywał, że chcemy sprowadzić Mateusza Masternaka na parę sparingów. Uważam, że to będzie bardzo cenne doświadczenie dla Jerzewskiego. Myślałeś, żeby może spróbować tutaj zaprosić Michała Cieślaka, żeby chłopaki trochę posparowali, czy jednak nie bardzo to widzisz, no bo wiadomo, z Michałem się skończyła współpraca i byłoby to trochę niezręczne. No mi się wydaje, że nie chodzi o to, bo tu nie ma jakiejś złej krwi między Michałem, mną, Rafałem czy Jerzewskim. Nie ma takiej możliwości. Po prostu Michał idzie swoim torem, ma inny cykl przygotowań. Z tego co tam czytam w prasie, ma planowaną walkę koniec września, październik. No tak nie, to nie jest oficjalna informacja, tylko po prostu tyle co czytam na internecie. No ale co, myślisz, żeby może tutaj go zaprosić chociaż na jeden sparing? Jest taka szansa? Nie, myślę, że zostajemy przy tym, co mamy zaplanowane. Jeżeli będzie taka potrzeba, przykładowo jak Michał będzie potrzebował tego sparing partnera i dołączy do swoich przygotowań, to myślę, że to jest Nikodem jest otwarty, zresztą sparowali, obydwaj byli zadowoleni ze sparingów, także jak najbardziej. Jak ten podział treningów wygląda między Tobą i Rafałem? Nikodem z Rafałem trenuje tam u niego na sali i stricte siłowa, tutaj jest technika, czy po prostu się wymieniacie trochę tak, trochę tak? No jak wiesz, tak Rafał też był mój zawodnik, też ten uprawiał boks ponad 6 lat, także ma pojęcie o boksie. Może tak powiem, że może troszeczkę więcej ja robię bokserskich treningów, typowe takiej techniki tarczy, troszkę więcej. Wiadomo, ja nie po prostu, nie to, że może nie znam się, ale po prostu nie biorę się za przygotowania fizyczne, gdzie nie jestem przekonany do tego. Nawet słyszałem jakąś tam wypowiedź Nikodema Jerzewskiego, że mówił, duet właśnie Jabłoński-Wojda jest idealny, bo wy się dobrze uzupełniacie. Rafał trochę właśnie fizycznie lepiej przygotowuje, ty z kolei technika i to takie wszystko się skupia w fajną jedną całość i to dobrze wygląda. No fajnie, że tak się wypowiada Nikodem. Jeżeli jemu to wszystko odpowiada, to znaczy, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Wiadomo, że my nie zmienimy, bo każdy sobie wyobraża, że w przeciągu 10 tygodni już będzie, my zrobimy z Nikodema, nie wiem, jak przestawimy go czy coś. Nie, absolutnie, to nie w tym rzecz jest. Tu wiadomo, że od każdego trenera, tak jak ja powiem swoje zdanie, że od każdego trenera coś taki zawodnik wyciągnie po prostu, coś można poprawić przykładowo tam, czy lewy prosty, wydłużyć go, ale po prostu to są już nasze takie po prostu sprawy i można powiedzieć, że Nikodem jest ułożonym zawodnikiem, a ja myślę, że on jest tylko i wyłącznie skoncentrowany na boksie, przeprowadził się, poświęcił po prostu, jest z rodziną tutaj i po prostu tylko interesuje go trening, wypoczynek i odpowiednie wyżywienie.
i na tym się skupia i ja myślę, że to przyniesie efekty. Nad czym głównie pracujecie? To jest poprawienie lewej ręki? No, no wiadomo, no ja zawsze zwracam uwagę, ty zresztą widziałeś, czy Michał Cieślak, czy moi zawodnicy, których tu trenuję, amatorzy, to po prostu jest podstawa, dla mnie to jest podstawa lewy prosty, bo ten lewy prosty otwiera po prostu drogę do następnych akcji. Rywala rozpracowaliście już? Co to jest za zawodnik, czego możecie się spodziewać? Jak trudna będzie to walka dla Nikodema? No trudna, zresztą tam widać w jego rekordzie, że ma dużo, dużo walk wygranych, 17 czy bodajże 18 przed czasem. Jak przegrywał, to przegrywał z dobrymi zawodnikami, solidny. Oglądałem tego zawodnika, ale tak jak się mówi, no, no możemy sobie tu planować, wejdziemy do ringu i tam wszystko musi odpowiednio zadziałać głowa. I ja myślę, że no, trudna, nastawiamy się naprawdę na trudną walkę. Tym bardziej, że teraz macie walkę ostatniego dnia sierpnia. I mówi się już, że Nikodem został pretendentem do pasa Unii Europejskiej, tak, z Włochem, i EBU, tak. I tak naprawdę, no teraz cóż, trzeba tą walkę wygrać i zacząć podbijać Europę. My o tej walce, o pas EBU w ogóle na razie nie rozmawiamy. Wiemy, że tam gdzieś jest na horyzoncie ta walka. Głównym naszym celem jest walka 31 sierpnia w Kałuszynie. I na tym się skupiamy, wszystko jest podporządkowane. Wszystko mi, tak jak mówię, że Nikodem podporządkował wszystko, postawił na boks i ja myślę, że wyjdzie w pełnym zdrowiu, dobrze przygotowany i zwycięski w tej walce. Nikodem słucha się na treningach? Tak, ale to jest taki, to jest, on nie... To nie można tak powiedzieć, czy słucha się, czy nie słucha się. Po prostu to jest typ pracusia. To jest naprawdę z takim zawodnikiem, jest przyjemność pracować. To jest to taki sam tytan pracy, jak i Michał Cieślak. On przychodzi na salę, zostawia tu, jak to się mówi, pot i krew. Ale zobacz, jakie to życie jest. Kiedyś Michał Cieślak z Nikodemem Jerzewskim boksowali. No przyjeżdżałem tutaj, były mocne przygotowania, plan na Jerzewskiego, wiesz, duża walka. Trochę i takiej złości sportowej też było, no bo było, no bo nie ma co opowiadać. Mija jakiś czas od tej walki i wy teraz z Jerzewskim współpracujecie. Tak ciekawie ta historia zakręciła koło. No taka jest rola trenera. Trener nigdy nie jest przypisany do zawodnika. Bo wiadomo, że pracuje kilka lat, bo może dojść to tak zwane zmęczenie, po prostu już nie ma jakiegoś pomysłu i dlatego no, zawodnik też szuka rozwiązania, bo nie ma co tkwić i stać w miejscu, widzi, że coś się nie dzieje, coś stanęło, trzeba po prostu to poruszyć. No i są zmiana trenera, zmiana środowiska i to mi się wydaje, że tylko dobra zmiana. No to na koniec trochę pogadamy, porozmawiamy, bo działo się ostatnio w boksie i dziać się będzie. W czerwcu mogliśmy mieć dwóch mistrzów świata, nie mamy żadnego. Ten skandal w Rydze, jak ty to odebrałeś? No, ja ci powiem szczerze, że no dawno nie widziałem takiej kontrowersji i takiego bałaganu. No dokładnie, bardzo taka walka kontrowersyjna, kurczę, te faule, później akcje po czasie, no naprawdę, szkoda, bo nie wiadomo jak to oceniać, chociaż moim zdaniem, tak skromnym zdaniem, to powiem, że jednak ten Bredis, mimo tych fauli, to jest jednak faworytem, nawet w finale. Sulencki Andrade, no wiadomo, Maciek nie był faworytem, mało na niego stawiało, ja jednak myślałem, że Sulencki pokaże się dużo lepiej. A szczerze mówiąc, no przegrał do Vivatu i no nie istniał w tej walce. Dokładnie, bardzo mu kibicowałem, jednak wiedziałem, że to będzie trudna walka, ale myślałem, że właśnie tak jak powiedziałeś, że to nawiąże, że to będzie wyrównana walka, jakaś wojna ringowa. Tu nic nie było, po prostu ten styl, jak można powiedzieć, rozmontował Maćka. Maciek nie miał pomysłu, jak dobrać się, no dobra, załóżmy ruszyłby na niego, zaatakował. Ja myślę, że to by jeszcze gorzej zadziałało. Po prostu no, nie miał pomysłu, żeby tą walkę wygrać. Po prostu, nie wiem, gdyby przeciwnik bardziej przyjął tą walkę, ale tu nogi, ten styl meksykański, kurczę, także. Dzisiaj wieczorem, a nawet w nocy, była bardzo ważna walka dla polskiego boksu. Artur Szpilka zmierzy się z Chisorą. To będzie wojna dwóch naprawdę ciężkich facetów, którzy preferują mocno ofensywny styl. Jak ty to widzisz? No bo według bukmacherów, no to faworytem dosyć zdecydowanym jest Chisora. Jak to widzi Adam Jabłoński?
No dokładnie tak jak powiedziałeś, że faworytem jest Cisora, jednak nie przekreślałbym Szpilki. Jeżeli Szpilka będzie się trzymał ściśle planu, nie dopuści do właśnie do takiej wojny, tylko będzie go trzymał na dystans, próbował to przeboksować, te pierwsze rundy, no chociaż to z takim czołgiem się zderzyć, to no, będzie miał ciężką przeprawę. Ale daje, tak bym powiedział, że jak stawiają, nie wiem, no, większość kibiców właśnie tak jak mówi, że Cisora. Ja bym jednak dawał szansę Szpilce w tej walce. I jeszcze tutaj zagadka, no bo nowy trener w narożniku. Tak naprawdę nie wiadomo, czego się można spodziewać i jaka będzie tutaj, że tak powiem, chemia, jeżeli będzie trochę gorzej szło, jaka będzie taktyka, jak się będą chłopaki, jak się będą rozumieli w ringu, tak? No widzimy, że Anucin przygotowywał Izu do walki, no i tam nie wyszło. No ciekawe, jak tu będzie. Ja myślę, że właśnie tak do Izu przygotowywał, to też były chyba parę treningów, tylko nie sądzę, żeby to był pełen taki cykl przygotowawczy. I ja myślę, że tu jest troszkę inny zawodnik, inna mentalność. Myślę, że zostało coś z tego starego Szpilki, że tam no, zrobi tą wojnę. I tu naprawdę ten wynik tej walki jest dla mnie otwarty. No, chociaż tak jak mówi, że faworytem jest Cisora.